Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji został zdigitalizowany artykuł Światowy Rezerwat Biosfery. Jestem ciekawa, czy zgadną państwo, jaki to będzie Światowy Rezerwat Biosfery. A artykuł ukazał się w magazynie Życie Lasów Kujawsko-Pomorskich. Zaczynamy. No jestem ciekawa czy państwo zgadli, że chodzi tutaj w tym momencie o Bory Tucholskie. Od wielu lat podejmowano różnego rodzaju wysiłki, żeby umieścić ten obszar Bory Tucholskie na liście rezerwatów biosfery UNESCO. Dlaczego? Dlatego, że jest to bardzo bardzo charakterystyczny obszar, bardzo cenny środowiskowy i warty, żeby podlegał Takiej ochronie, żeby był wpisany właśnie na tą listę UNESCO i żeby konsekwencje tego wychodziły dalej. No właśnie, w roku 2010 roku Międzynarodowa Rada Koordynacyjna programu Człowiek i Biosfera ogłosiła utworzenie rezerwatu biosfery Bory Tucholskie, przynosząc w tym momencie taką międzynarodową rangę. Mamy się czymś szczycić. Jest to największy rezerwat biosfery w Polsce. No i wynika to właśnie z długotrwałej takiej współpracy naukowców, samorządowców i organizacji pozarządowych. Wielki sukces. Jakie tam jest co tam tak naprawdę się znajduje? Rezerwat biosfery borytucholskie będzie obejmował dość spory obszar o dość zróżnicowanej przyrodzie, bardzo bogaty również kulturowo, można by powiedzieć poprzez przyznanie tego statusu e, dochodzi do promocji różnego rodzaju harmonii pomiędzy rozwojem ekonomicznym, a ochroną środowiska oraz dziedzictwem kulturowym. E, sprawia to, że w momencie kiedy są na tej liście UNESCO są różnego rodzaju profity i warto skorzystać, żeby chronić ten obszar właśnie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jakie tam są siedliska? Zazwyczaj jak wyobrażamy sobie Bory Tucholskie, kojarzymy sobie Bory Tucholskie, to są to lasy, ale nie tylko. Trzeba pamiętać, że tam są różne siedliska. Na tym obszarze zachowano 30 różnych siedlisk, które są objęte ochroną na podstawie dyrektywy siedliskowej Unii Europejskiej. Co tam występuje? Nie tylko lasy, w razie co to przypominam, mogą tam występować również wydmy śródlądowe, jeziora lobeliowe, torfowiska i inne. Zapraszam do Borów Tucholskich. Naprawdę ta rozmaitość robi duże wrażenie. Ochrona tych różnorodnych, różnorodnych siedlisk przyczynia się do zachowania różnorodności biologicznej, a to sprawia, że ekosystemy są bardziej stabi stabilne. No i sprawia to, że organizmy, które w nich żyją mają większą szansę na przeżycie. Rezerwat biosfery bory tucholskie to nie jest tylko i wyłącznie piękny rezerwat, ale również niesamowicie ważny dla równowagi ekologicznej, w razie co to przypominam. Tam są skupiska lasów. Tak, I to jest największe skupisko lasów w północno-zachodniej Polsce. No i co tam występuje? Rzadkie, chronione gatunki roślin i zwierząt. Jeśli chodzi o rośliny, to właśnie w jeziorach lobeliowych, poryblin jeziorny będzie występować, czy też lobelia. A zwierzęta mają tam swoje schronienie, jak na przykład wilk, wydra, czy też tchórz. Stąd warto jest chronić to miejsce i dobrze, że rezerwat biosfery borotucholskiej jest. Tak jak wcześniej powiedziałam, kojarzyłem bory tucholskie z lasami i fakt najwięcej tamtych lasów jest. W strefie centralnej lasy stanowią prawie 86%, natomiast w tak zwanej strefie buforowej jest ponad 70%. Są to wyjątkowe lasy, które pełnią kluczową rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej dla tego regionu. Ich ochrona jest priorytetowa, ponieważ stanowią ona krytyczne siedliska dla wielu gatunków roślin oraz zwierząt i przyczynia się do zachowania równowagi innych ekosystemów. No i teraz podsumowując sobie. Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie stanowi dość wyjątkowy skarb. Łączy ochronę przyrody i dziedzictwa kulturowego, o czym wcześniej już wspominałam, w duchu zrównoważonego rozwoju, żeby była ta cała harmonia, żebyśmy my mogli odwiedzać to miejsce, ale również, żeby ono było zachowane tak, żeby nasi potomkowie mogli również je odwiedzać. Wpisanie na tą listę UNESCO to krok ku zapewnieniu przyszłym pokoleniu właśnie piękna i zrównoważona harmonia z naturą. Mam nadzieję, że Państwo nie raz, nie dwa odwiedzą Bory Tucholskie, ponieważ tam jest tyle siedlisk, że warto wpadać częściej. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia.